Zanim przejdziemy do ostatniego głównego punktu w miesiącu marzec, powiem Wam parę ważnych informacji. Założona w 1996 roku, stała się czołowym europejskim producentem naczep i przyczep. Stawiają na jakość, trwałość i innowacyjność. O kogo tutaj chodzi? Chodzi tutaj o firmę Wilton, która razem z Euro Truck Simulator 2 współpracują. Dlatego twórcy postanowili wprowadzić parę ich produktów do gry. Pierwszym takim produktem to jest Wilton Container Master NS3P20 SL Tank. Jeżeli źle coś wypowiedziałem, wybaczcie, ale są to dosyć skomplikowane nazwy. Parę informacji na temat tej naczepy. Długość 8305 mm, inaczej 27 stóp. Stworzony do bezpiecznego transportu kontenerów chemicznych ADR. Jest to pierwsza w historii przyczepa ADR w Euro Truck Simulator 2. Kolejna przyczepa to Wilton NS3P40 SL. Informacje na temat tej naczepy. Długość 12192 mm, 40 stóp, podstosowane do transportu kontenera po 40 stóp lub dwa kontenery po 20 stóp. Opcja dostosowywania będzie dostępna i DLC aktualnie kosztuje około 16 zł. Kwiecień, tutaj mam dwa główne tematy, Renault Truck Etich T pojawi się w Euro Truck Simulator 2 i eksperymentalna wersja beta Euro Truck Simulator 2 1.50. Przejdźmy do największego tematu tego odcinka. Dlaczego? Renault Trucks Etich T to pierwsza ciężarówka elektrycznie napędzana, która pojawi się w Euro Truck Simulator 2. Twórcy współpracują z Renault Trucks, dlatego zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystej prezentacji 9 kwietnia w Lyonie. Twórcy z tego powodu w Euro Truck Simulator 2 pod każdym dealerem Renault dodali ciężarówkę pod niebieską zasłoną. Jak twórcy oglądali tą ciężarówkę w Lyonie, to reszta zespołu ciężko pracowała, żeby odtworzyć tą ciężarówkę w grze. Pojawi się ona po wyjściu Euro Truck Simulator 2 1.50, która już jest. Ale tutaj udzielę Wam parę krótkich informacji na temat tej ciężarówki. Imponująca specyfikacja. Mocny akumulator pojemności 540 kWh, dystans 500 km. Przy ładowaniu ładowarką prądu stałego idzie naładować akumulator w ciągu 1 godziny. Ciężarówka jest wyposażona w konfigurację 4X2 i 12 biegową skrzynię biegów. OptiDriver zapewnia płynną jazdę. Masa całego zestawu GCV to 44 tony. Masa ta podkreśla imponującą zdolność holowania. Jego moc regeneracji wynosi 490 kW. Jest to 666 koni mechanicznych. Dla porównania Dodge Challenger trzeciej generacji 6,1 litra V8 Hemi ma 431 koni mechanicznych i 317 kW. Ale czy to tak proste? To będzie twórcom stworzenie ciężarówki elektrycznej i dodanie jej do gry? Otóż nie. Przejście na ciężarówkę elektryczną to dla twórców wyzwanie, jak w rzeczywistości. Infrastruktura nie jest jeszcze w Euro Truck Simulator 2 gotowa na elektryki. Stacje benzynowe przeznaczone do pojazdów napędzanych paliwem nie jest łatwo zmodyfikować do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Twórcy chcą w przyszłości więcej elektryków wprowadzić do gry. Oczywiście zajmie im to trochę czasu, bo nie jest to najprostsze wyzwanie, jakie sobie postawili. Aktualnie jest faza eksperymentalna, czy ich pomysł będzie funkcjonował. Wszystko będzie dochodzić też częściowo. Jaki z tego wniosek? Wprowadzenie Etich T to kamień milowy, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne. Twórcy czekają na nasze opinie. Zespół Renault Trucks po raz pierwszy w historii lakierował techniką Lumilor. Z powodów ograniczeń technicznych malowanie Lumilor nie będzie widoczne w Euro Truck Simulator 2. Eksperymentalna wersja beta aktualizacji 1.50 Euro Truck Simulator 2. O co w tym chodzi? Wersja beta troszkę gorsza jest od poprzednich. Twórcy czekają na opinię graczy. Wersja beta ma nam dać wgląd to, co pojawi się w przyszłości. Zespół pracuje nad wszystkimi projektami, które mają wyjść w wersji Euro Truck Simulator 2 1.50. Opinie graczy pomagają twórcom ulepszyć i poprawić wszystkie błędy. Wersja może prowadzić do niestabilności gry. Cierpliwość
pomocowość i wsparcie było na tym etapie cenne. W aktualizacji 1.50 będzie dodane zmiany modułu renderującego, prace nad systemem renderowania. Mają też dojść nowe funkcje, takie jak TAA, Temporal Anti-Aliasing. Celem jest wygładzenie obrazów, zmniejszenie postrzępionych krawędzi, migotania podczas renderowania. TAA wykorzystuje oś czasu do obliczenia wartości koloru. Kolejna funkcja to kaskadowe zmiany cieni. Płynne przejście podczas łączenia kaskad, gładsze i lepiej stabilne krawędzie cieni. Miękkie cząstki, oświetlony, zaciemniony dym, odległe cienie, zoptymalizowane obliczenie światła. Czy to wszystko, co dostaniemy w wersji 1.50? Przeróbka interfejsu użytkownika. Aby usprawnić interakcję z graczami, uwzględnić więcej funkcji, zostało zmienione. Przeprojektowany projekt przyjął płaski, minimalistyczny wygląd z podpowiedziami i warstwową nawigacją, zapewniającą lepszą dostępność. Zostało też masa detali przeprojektowanych, jeżeli chodzi o łatwy dostęp. Opcja podpowiedzi. Najechanie myszą na każdą opcję ustawień spowoduje wyświetlenie przydatnych informacji, przez co zrozumiesz działanie danej opcji. Asystent pasa ruchu oferuje różne tryby. Teraz kierowcy mogą włączyć tą funkcję raz z tempomatem, dzięki czemu ciężarówka przejmuje więcej obowiązków. Dziennik zmian. Mapa przeróbka A9 w Szwajcarii, Niemcy region Renu, centrum demonstracyjne Scanni. Pojazdy i tego typu rzeczy, które dojdą w wersji 1.50. MAN TGX, asystent pasa ruchu, DLC Wilton Trailer Pack, aktualizacja. Interfejs użytkownika, przeprojektowanie ekranu głównego, opcje ustawień pokazują informacje o ich działaniu. Wizualny, ulepszenia w systemie renderowania, funkcja antyaliasingu, miękkie cząstki, oświetlony zaciemniony dym, odległe cienie. Dźwięk, dodano dźwięk pisku hamulców. I takim tempem dochodzimy do ostatniego miesiąca i tutaj również wybrałem 3 najciekawsze tematy, czyli Euro Truck Simulator 2, 1.50 Update Release, potem Grecja budujemy Ateny z Arte i ostatni to jest pakiet wyposażenia JCB. Nie wiem dokładnie, jak to się wypowiada, dlatego po prostu powiem tak, jak przed chwilą to powiedziałem. Euro Truck Simulator 2 1.50 Update Release. Co tak naprawdę się zmieniło? Tak naprawdę do aktualizacji 1.50 nie ma co powiedzieć, oprócz że poprawili wszelkie błędy i dodali to, co obiecali. Tak to można podsumować. Grecja budujemy Ateny z Arte. O co chodzi w tym blogu? W tym blogu zobaczymy rozwój Aten na potrzeby DLC Grecja. Wywiad z projektantem można przeczytać. Jest go trochę dużo, dlatego nie będę wam tutaj całego go czytać, tylko po prostu w opisie macie link do tego całego artykułu. Jeżeli bym miał tutaj to tłumaczyć, tak naprawdę to byśmy byli przy godzinie materiału, bo troszeczkę tego jest. W opisie macie link, jeżeli kogoś to bardziej interesuje, to może sobie wziąć i ten artykuł przeczytać. Krótkie pytanie ode mnie. Charakterystyczny kolor to żółty. Założona w 1945 roku. Produkują koparki, ładowarki, zagęszczarki, traktory i inne. O jaką firmę tu chodzi? JCB to czołowy producent sprzętu budowlanego na świecie. Maszyny JCB są stosowane w projektach budowlanych, rolnictwie, infrastrukturze itd. Ale co to ma wspólnego z Euro Truck Simulator 2? 23 maja pojawiła się ta marka w Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Cały pakiet obejmuje 10 maszyn budowlanych. Po pierwsze, koparka ładowarka 4CX Sidemaster. Najlepiej sprzedająca koparka ładowarka na świecie. Po drugie, koparka gąsienica 245XR. Stabilność i przyczepność pod trudnym terenie. Po trzecie, ładowarka kołowa 4575AGRI. Do przenoszenia ciężkich materiałów budowlanych lub tego typu rzeczy. Po czwarte, S40-180 podnośnik teleskopowy. Zaawansowana hydraulika i stabilna konstrukcja. Po piąte, wywroka budowlana 6T2. Idealna do projektów budowlano-górniczych. Po szóste, ciągnik 4220 Fastik Icon. Zrównoważony ciągnik roku 2023. Po siódme, kompaktorowy generator G100RS. Niezależny agregat prądodawczy. I po ósme, pojazdy elektryczne, śmietnik HTD 5E, minikoparka 19
CE, zespół napędowy 1.25UE. Po pierwsze, potężne narzędzie do transportu odpadów. Po drugie, zapewnia wszechstronność podczas kopania. I po trzecie, przyjemne dla środowiska rozwiązanie zasilania. Czy to wszystko dobroci? Nie do końca. Udostępnili też pakiet wyposażenia JCB. Zawiera akcesoria do twojej kabiny, takie coś jak pluszowa koparka i tego typu rzeczy. Jaki jest koszt tego DLC? DLC kosztuje 19, można zaokrąglić na 20 zł, ale czasami jest w przecenie, to idzie je kupić po 10 zł. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to gratuluję. Mam jeszcze dwie informacje na temat Euro Trucka, ale to nie będę wam zdradzać, jakie to są. Jeżeli chcecie jeszcze usłyszeć 5-minutowy maksymalnie odcinek, gdzie je przedstawię, ale to jeżeli chcecie, zostawcie 30 łapek w górę i wtedy go nagram. I co, drogi widzu, podoba ci się ten materiał? Nie wiem, choć się domyślam. Jeżeli tak, to możesz zostawić suba i łapkę w górę. Mnie to motywuje do dalszej pracy, a ciebie nie ominie ani jeden taki materiał jak ten. Z mojej strony to tyle. Ja się z wami żegnam. Siemano.